że pierwszy etap przygotowań, pierwszy tydzień przygotowań za nami. Jak wypadli twoi podopieczni w badaniach, które niedawno miały miejsce? Badania miały pokazać, jak zawodnicy zachowywali się podczas tego miesięcznego urlopu. Były to, miały pokazać nam, na czym, na co musimy jeszcze zwrócić uwagę w tym okresie przygotowawczym. Badania pokazały, że większość zawodników przepracowała, że nie leniuchowała, coś, coś podczas tego okresu roztrenowania zrobiła. Niektórzy nie do końca, nie do końca y, tą pracę wykonali, więc czeka ich na pewno troszeczkę inna forma zajęć, dodatkowa forma zajęć na zgrupowaniach, tak jak na jednym, jak i na drugim zgrupowaniu. Czyli tak naprawdę jakieś tam kar nie będzie karą, dla nich będzie to, że, że po prostu będą bardziej męczyli się przy tych wszystkich obciążeniach treningowych? No, zgadza się, będą mieli dodatkowe zajęcia rano, także, że zostali uprzedzeni, wiedzą o tym i, i tak jak mówię, od, od drugiego dnia pobytu już na zgrupowaniu, bo wyjeżdżamy jutro na wieczorne zajęcia, tam na popołudniowych zajęciach już będziemy w gruzińsku, więc od czwartku rano na pewno ci ludzie, którzy gdzieś tam nie do końca zrealizowali to, co było założone, będą dodatkowo mieli zajęcia rano. Mówi się, że ten pierwszy etap przygotowań, kiedy buduje się wytrzymałość tlenową, to taki okres najbardziej nielubiany przez piłkarzy. Mało zajęć z piłkami, więcej biegania. Czy staracie się w jakiś sposób urozmaicać zawodnikom te treningi? Sam grałeś w piłkę i, i wiesz jak to wygląda tak naprawdę. No zgadza się, nie jest to przyjemny, przyjemny okres, jeżeli chodzi o, o te dwa tygodnie teraz yy, pobytu tutaj. I, I w Lubinie, i na zgrupowaniu, ale tutaj chyba piłkarze się nie będą nudzić. Braliśmy to pod uwagę, że, że w tym okresie zawodnicy nie mogą monotonnie uczestniczyć, tylko w zajęciach i stąd, stąd nasz wyjazd do grodziska, gdzie w grodzisku chcemy tak samo korzystać z boisk, które tam. Mamy do dyspozycji, a i mamy boisko ze sztuczną nawierzchnią, jak jest, również z naturalną, więc tutaj uważam, że y, zawodnicy będą zadowoleni. Próbowaliśmy już to robić podczas, y, w tamtym roku na zgrupowaniu, gdzie też szukaliśmy sztucznej płyty. Było ciężko, ale tą płytę żeśmy znaleźli, też te przerywniki, jeżeli chodzi o zajęcia piłkarskie były. W tym, w tym roku planujemy również tak postępować, stąd, stąd, tak jak mówię, wyjazd do Grodziska, gdzie mamy na miejscu to, co jest nam potrzebne do treningu, a w szczególności te boiska, o których tutaj mówimy, że w tym momencie no, też taki przerywnik musi być. Właśnie, czyli ta baza treningowa tak naprawdę utwierdziła Was w przekonaniu, że Grodzisk to będzie idealne miejsce na, na wyjazd na to pierwsze zgrupowanie? No zgadza się, No tam mamy wszystko można powiedzieć na miejscu i, i tak jak mówię i boiska i ze sztuczną i z naturalną nawierzchnią, także mamy w salę na miejscu, jest duży balon, gdzie, gdzie możemy spokojnie sobie potrenować, nie musimy gdzieś wyjeżdżać, szukać hali, także siłownia na miejscu, także wszystko to co jest nam potrzebne jest w tym ośrodku, nie na darmo też reprezentacja tam jeździ, także widać, widać tutaj, że y, też im się ten ośrodek podoba, a my mieliśmy taką możliwość, żeby wyjechać tam, więc korzystamy z tego. A jak w skrócie będzie przebiegał harmonogram pracy w Grodzisku Wielkopolskim? No do południa będziemy mieli zajęcia typowo treningowe, będziemy pracowali i w terenie i na boisku. Jeżeli chodzi o popołudniowe zajęcia, będą to zajęcia związane ze sprawnością ogólną, będą zajęcia na siłowni. Także dość dość tak można powiedzieć przeplatane te, te zajęcia będą, także nie będzie jakieś tam monotonii. To co wcześniej żeśmy mówili, dochodzą jeszcze boiska. Także tutaj w miarę w miarę uważam, że ten program został dobrze ustalony. Do tego dojdą nasze gry sparingowe, jeszcze, które mamy do przeprowadzenia. Będą to trzy mecze, które rozegramy w grodzisku, jeden w drodze powrotnej, także cztery spotkania w tym okresie, także uważam tutaj, że, że ten plan jest zrobiony z głową. Mam nadzieję, że będzie to wszystko dobrze nam się układało i to, co żeśmy sobie założyli, to zostanie wypracowane. Właśnie po opublikowaniu listy Waszych sparing partnerów pojawiły się głosy wśród kibiców, że, że to słabe drużyny tak naprawdę i takie sparingi niczemu dobremu nie służą. Dlaczego zdecydowaliście się grać z drużynami z niższych lig? W tym okresie akurat nie są nam potrzebni mocniejsi sparing partnerzy, w każdy wie, że teraz ten etap przygotowań nie jest typowo piłkarski, więc tutaj pozwoliliśmy sobie na to, żeby zagrać z zespołami, które chciały z nami zagrać, dla których taki przeciwnik jak my jest jakąś tam atrakcją. Z naszej strony znowu nie mieliśmy też wielkiego wyboru, można powiedzieć, bo mocnych przeciwników jest trudno w tym okresie znaleźć. Gro zespołu wyjechało za granicę, więc, więc tutaj ci, z którymi można rywalizować, czyli te zespoły z wyższej półki. Dobraliśmy sobie takich sparing partnerów, którzy na tym etapie przygotowań nas zadowalają. Najważniejsze jest to, żeby mieć dobrych sparing partnerów podczas drugiego zgrupowania, które będziemy mieli w Turcji. Jeszcze przed wyjazdem na. Przerwę tą świąteczną rozmawialiśmy i wspominałeś, że drużynie potrzebne są pewne wzmocnienia na różne pozycje. Jak więc wyglądają prace nad tymi transferami? Czy trenerzy, sztab trenerski przedstawił już listę ewentualnych wzmocnień, które chciałby mieć w swojej drużynie? Na chwilę jesteśmy na etapie negocjacji, jeżeli chodzi o przedłużenie umów. Mam tutaj na myśli Szymona Pawłowskiego, Dawida Pliskę, wszystko idzie w dobrym kierunku. Jest duża szansa, że ci zawodnicy przedłużą umowę i dalej będą naszymi zawodnikami. Czyli wtedy w tym momencie upada już temat sprzedaży tych zawodników do innego klubu. Jeżeli chodzi o, o wzmocnienia, to co powiedziałeś wcześniej, lista, my ze swojej strony zrobiliśmy, można powiedzieć sporo tutaj. Daliśmy sygnały, przedstawiliśmy listę zawodników, których, z którymi chcielibyśmy, żeby klub przeprowadził rozmowy. Teraz, teraz czekamy tutaj w żeby klub coś, coś tutaj uczynił. No, na razie gdzieś te rozmowy są prowadzone z tymi zawodnikami, nie są to łatwe rozmowy, są prowadzone rozmowy z klubami, w których ci zawodnicy występują, więc mam nadzieję, że, że, że do tych transferów dojdzie tutaj i ktoś nas jeszcze w tym, na, na przyszłą, na tą rundę nas wzmocni. Wydaje mi się, że, że tutaj zawodnicy, których żeśmy. Który byśmy tutaj widzieli, są zawodnikami, którzy no, mają nas wzmocnić, więc, więc czekamy tutaj na dokończenie tych rozmów, które, tak jak powiedziałem, wcześniej są prowadzone. że wiadomo, troszeczkę wcześniej na takie dywagacje, ale mając na uwadze fakt, że tabela jest tak spłaszczona, poszczególne drużyny dzielą małe różnice punktowe, przy odpowiednim wzmocnieniu, na co stać tak naprawdę zagłębie lubin wiosną I, i które miejsce satysfakcjonowałoby Ciebie? Wiadomo, że walczymy o jak najwyższe miejsce w tabeli, i tutaj ciężko jest teraz powiedzieć, że, że piąte miejsce by nas zadawało, czy ósme. Wychodzimy tutaj i mamy zrobić wszystko, żeby zająć jak najlepsze miejsce w tabeli. Nie mamy jakiegoś tam celu wyznaczonego, takiego, który, który by nam tutaj gdzieś stał przed oczami. No, chcemy grać taką piłkę, która by przyciągała ludzi. Chcemy grać piłkę skuteczną i, i na to się nastawiamy. A jeżeli. Będziemy grali i przyjemnie dla oka i skutecznie to, to mam nadzieję, że i te wyniki będą dobre i nasze miejsce w tabeli też na koniec sezonu będzie satysfakcjonowało i nas jako trenerów, kl włodarzy klubu, jak i również kibiców. Dziękuję.